Wiadomo, bycie osobą publiczną ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusem jest to, że na przykład idę do galerii w tłustych włosach i w starych dresach i jakby ludzie wiedzą, że to jest Natalka z Gen Z i to jest ten minus. Nie jestem już tam inkognito, natomiast no plusem jest to i myślę, że to jest super, jest ta odpowiedzialność, którą teraz mam na swoich barkach. A czy faktycznie praca wygląda tak, jak sobie gdzieś tam zakładałaś w głowie, przychodząc do ekipy? Nie mamy czasu, żeby docenić takie rzeczy, jak na przykład właśnie dzisiejsze wydarzenie. My dzisiaj tak naprawdę, ja jestem w gasie od 7 rano, ja po prostu biegam jak kurczak bez głowy, przyleciałyśmy tu jak na skrzydłach, stałyśmy w korkach, weszłyśmy do hotelu, nagrałyśmy wstęp do pewnego projektu z Gen Z, o którym nie mogę teraz jeszcze nic powiedzieć. Witam Cię, Natalka, bardzo serdecznie. Witam Cię serdecznie, bardzo mi miło. No to mi jest miło, że możemy sobie porozmawiać, bo jednak wydaje mi się, że jest to najsłynniejsza menadżerka w Polsce, która wystąpiła w odcinku Stoi to Jami. No masz mnie. No wiesz co, jako menadżerka Gen Z musisz robić dużo różnych rzeczy, nawet jeśli masz wejść do Stoi to Jami, to jakby... Po prostu musisz sprostać zadaniu, tak? No to wracając tak naprawdę do pracy, bo jesteśmy dzisiaj w Warszawie na premierze albumu online. No właśnie, jak Ci się podoba album, jak wyglądała praca przy tym, bo oczywiście dżęziaki, no to wiadomo, się nagrywało, ale Ty przy tym też miałaś mnóstwo roboty, podejrzewam. Tak, powiem Ci, że ja jestem bardzo z nich dumna i cieszę się właśnie, że dzisiaj się taki event odbył, bo to jest super wyróżnienie dla nich i właśnie pokazuje to jednak, że tak duża ilość pracy po prostu się opłaca, tak? Jakby przynosi jakieś korzyści i fajnie to zobaczyć na żywo, na własne oczy, a nie tylko usłyszeć o jakichś liczbach, tylko zobaczyć na przykład te złote płyty czy te platynowe płyty na własne oczy, więc to jest super. A jeśli chodzi o ilość pracy nad albumem, było jej sporo, też robiliśmy pod to specjalny projekt, czyli to daily muzyczno-odcinkowe, które zaplanowaliśmy i powiem Ci, że to była jazda bez trzymanki, ponieważ my w 2 tygodnie nagraliśmy, z tego co kojarzę, chyba 25 filmów i 5 teledysków i naprawdę to była jazda bez trzymanki. Pracowaliśmy codziennie od 8 do 23, no ale było warto, tak? Zresztą też już masz doświadczenie z pierwszego daily, które no, nie trwało tak krótko jak to. No właśnie, ale jak Ty je wspominasz, czy gdyby padła taka propozycja i faktycznie Karol wpadł na taki pomysł, że robimy to, dżęziaki by się zgodziły, jak Ty byś na to wszystko zareagowała? Bo gdzieś tam, wiadomo, pomysły padają, ale to też Ciebie bardzo obciąża, jeżeli chodzi o ilość pracy, obowiązków. My wszyscy widzimy piękne, ładne odcinki, ale za tym wszystkim stoi zarówno Natalka, jak i Alicja, która stoi za kamerą, więc przy tym jest naprawdę bardzo dużo pracy. Tak, bez Alicji to by się nie udało na pewno. Ona jest taką moją podporą tutaj bardzo dużą. Ale jeśli chodzi o powrót do daily, paradoksalnie łatwo było w daily pracować. Mimo że pracy było bardzo dużo, to logistyka tego projektu jest o wiele łatwiejsza niż to, co teraz robimy, ponieważ w tym momencie trzeba dopasować tak naprawdę 6 kalendarzy plus jeszcze jeden managementowy, plus jeszcze nasze kalendarze i stworzyć z tego, wiesz, całość. A wtedy to tak naprawdę był jeden wspólny kalendarz i o wiele łatwiej jakoś to wyglądało, więc Karol, jakbyś chciał daily, to możemy robić. A czy faktycznie praca wygląda tak, jak sobie gdzieś tam zakładałaś w głowie, przychodząc do ekipy? Nie. Nie, myślę, że ja nie miałam też, wiesz, żadnych założeń, jakichś takich wyobrażeń. W sumie nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale wcześniej pracowałam w telewizji, więc liczyłam się z tym, że ta praca będzie może na kreatywnym poziomie podobna i może godzinowo będzie to podobne. Nie jest to podobne. Tak naprawdę praca w telewizji to był ułamek tego, co robię tutaj, więc nie miałam żadnych wyobrażeń. Zaskoczyłam się, jest ciężko, ale jest przeogromna satysfakcja. Myślę, że gdyby tego było trochę mniej, to tej satysfakcji byłoby o wiele też mniej, a jednak ona jest bardzo ważna na przykład dla mnie, więc... Tak, no i wiesz, oprócz tych trudnych momentów i satysfakcji są też te przyjemne momenty, jak na przykład pamiętam przecież, jak ekipa zorganizowała Ci wyjazd niespodziankowy, no to wiesz, są takie fajne momenty, które są takim, bym powiedział, taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o tą Twoją pracę, bo jednak czujesz się jako też człowiek, który jest w tym wszystkim, a nie jak powiedzmy, no, nie ukrywajmy, liczba w korporacji.
Zdecydowanie tak jest. Ja też nawet dzisiaj rozmawiałam z Alą o tym, że przez to, że u nas tyle się dzieje i tak naprawdę my, tak jak dzieciaki mówili na scenie, wpadamy z jednego projektu w drugi, z jednego wyjazdu w drugi, z daily gdzieś tam, to po prostu nie mamy czasu, żeby docenić takie rzeczy jak na przykład właśnie dzisiejsze wydarzenie. My dzisiaj tak naprawdę, ja jestem w gazie od 7 rano, ja po prostu biegam jak kurczak bez głowy, przyleciałyśmy tu jak na skrzydłach, stałyśmy w korkach, weszłyśmy do hotelu, nagrałyśmy wstęp do pewnego projektu z Gen Z, o którym nie mogę teraz jeszcze nic powiedzieć. Rzuciłyśmy to wszystko na ziemię, potem zaczęłyśmy się zbierać, jakby po prostu nie ma czasu, żeby tak się zastanowić na chwilę, powiedzieć, ej, dzisiaj mamy super event, jakby posiedźmy sobie na spokojnie, przygotujmy się, pogadajmy o tym, cieszmy się tym, nie ma na to czasu i właśnie takie wydarzenie, jak na przykład ten odcinek, o którym mówiłeś, ekipowy, pozwala się na chwileczkę zatrzymać i docenić to nie tylko z dystansu i z tego, co było kiedyś, ej, fajnie było, wydaliśmy płytę, czy ej, fajnie było, bo zrobiliśmy daily, tylko jakby stanąć tu i teraz, powiedzieć, ej, robimy to, fajne to jest, nie? Doceniamy to. A jak ty patrzysz na to wszystko, co się dzieje też wokół twojej osoby, bo wydaje mi się, że od momentu, kiedy dołączyłaś do ekipy, pracując w ekipie, też gdzieś tam zaczęłaś się rozwijać jako osoba publiczna, bym już powiedział, działać na Instagramie. Też widzę bardzo często, jak uświadamiasz ludzi, że te gorsze dni też są okej, że też mogą sobie na to pozwolić. Jak sobie radzić czasami w takich dniach? No właśnie, jak na to wszystko patrzysz? Czy to był dla ciebie plus czy minus? Bo jednak gdzieś tam jest też presja związana z tym, że jednak jesteś osobą publiczną i musisz zwracać uwagę na to, co mówisz. Wiesz co, myślę, że na pewno jest to, no wiadomo, być osobą publiczną ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusem jest to, że na przykład idę do galerii w tłustych włosach i w starych dresach i jakby ludzie wiedzą, że to jest Natalka z Gen Z i to jest ten minus. Nie jestem już tam inkognito, natomiast no plusem jest to i myślę, że to jest super, jest ta odpowiedzialność, którą teraz mam na swoich barkach, czyli obserwuję mnie dużo młodych ludzi i mogę im przekazać coś fajnego, właśnie nie wiem, jak sobie radzić z gorszym dniem, powiedzieć im coś miłego, poprawić im humor, oni do mnie piszą, dzielą się różnymi rzeczami, ja z nimi rozmawiam daily tak naprawdę, więc plusy i minusy tak są, ale wiesz co, szczerze mówiąc, ja nawet nie miałam czasu się zastanowić nad tym, jakby co tak naprawdę się zmieniło i czy coś z tym robić, czy z tym nie robić, wiesz, po prostu tak się stało i ja po prostu jakoś jakby I go with the flow, ale nie miałam czasu się nad tym zastanowić, naprawdę, po prostu jeszcze nie. No to kochana, to ja ci życzę, żebyś dalej płynęła z tym flow i się nie przejmowała tym, co się dzieje dookoła i cieszyła się życiem, dniem i każdą chwilą. O Jezu, dziękuję bardzo i musisz mi jeszcze życzyć cierpliwości do Gen Z, przyda się. A jeszcze jej nie zyskałaś? No już pewną mam, ale zawsze wiesz, troszeczkę więcej się zawsze przyda. To tego ci jak najbardziej życzę, także dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję ci bardzo.